E, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca. Dzisiaj temat związany z Asystans o tym, co wiemy. O tym, co wiemy, ale bardzo często zapominamy, bo zdarza się, że w sytuacjach awaryjnych zaczyna panować tak zwana pomroczność jasna. Porozmawiamy sobie o pakietach, o tym, co warto wybrać, a co może niekoniecznie, bo to wszystko względem indywidualnych potrzeb, tym bardziej teraz w takim okresie zimowo-wiosennym, na co należy zwracać uwagę. Również pamiętajmy o tym, średnia wieku samochodów w Polsce to 14 lat. Klientów możemy podzielić na takie trzy grupy. Na te, które jak się pytamy, czy mają asystans, tak mam i to koniec. Druga grupa, gdy pytamy, czy ma asystans, tak ma, ale w momencie awaryjnej sytuacji całkowicie o tym zapomina i płaci za holowanie firmie zewnętrznej, bo adrenalina, emocje, rodzina. I trzecia grupa, zapewne najmniejsza, która świadomie dokonuje zakupu assistance, dobierając pakiet wedle indywidualnych potrzeb. I właśnie dzisiaj w tym materiale chcę szerzej porozmawiać o pakietach, bo czasem wystarczy dopłacić w ciągu roku 100-200 zł, a zwróci nam się to przy pierwszej nadarzającej się okazji, nie mówiąc już za granicą. Wracając do tej pierwszej grupy, która na pytanie, czy ma Pan, Pani pakiet assistance odpowiada – tak mam i zaczyna panować długa cisza, e, warto zwrócić uwagę na jedno: bardzo często możemy spotkać się z czymś takim, że kupując polisę ubezpieczeniową OC, zwykłą, podstawową, regulowaną ustawą, nawet najtańszą. Firmy ubezpieczeniowe dokładają pakiet Assistance. Oczywiście musimy mieć świadomość, że gdy wczytamy się w warunki, ogólne warunki ubezpieczenia i zakres działalności i funkcjonowania tego pakietu, trzeba nazwać to tak zwanym pakietem w prezencie, pakietem na zachętę. Bardzo często ograniczone jest terytorialnie do terytorium Polski, bardzo często ograniczone jest zasięgiem, w jednych firmach do 50 km, w niektórych do 100 km. Bądź odwrotnie, ograniczony jest w ten sposób, że na przykład działa 30 km od domu, ale jest na pewno grupa osób, którym w zupełności ten pakiet będzie wystarczał. Ale porozmawiajmy też o innych pakietach. To teraz sytuacja zgoła inna, i to trochę na moim przykładzie, gdzie mimo, że wiedziałem, że mam pakiet Assistance. To i tak do tego interesu dopłaciłem, a nie musiałem. Już tłumaczę o co chodzi. Jechałem z okolic Zielonej Góry do siebie do domu i mniej więcej 160 km od domu nawet trochę ponad. To było w 2017 roku. Mój kochany suwik, powiedział Waldek, twoje światła LED na chwilę przestaną działać. Wyświetlił się komunikat awaria. Wiecie, teraz ta technologia, elektronika, wszystko z tym się może dziać. No to pierwsza rzecz widzę na szybie wielką naklejkę z napisem Assistance Assistance producenta samochodu, bo auto było jeszcze na gwarancji. No to dzwonię. Przyjechała laweta w sumie nawet bardzo szybko. Około 25 minut e, zaczekałem. E, spakowano moje auto, no ale za ostatnie tam 65 czy 67 km no już musiałem ze swojej własnej kieszeni płacić, bo ten pakiet assistance obejmował tylko i wyłącznie 100 km, jeżeli chodzi o holowanie, więc 67 km razy 2 zł. Dłużej pomyślał, to bym sobie przypomniał, że jeszcze mam drugi pakiet asystans z mojej polisy ubezpieczeniowej i ten pakiet w zupełności by wtedy wystarczył, i nie musiałbym nic do tego interesu dokładać. Życie. Od tego, co jest dla nas istotne, a może niekoniecznie któryś pakiet nam się może przydać. Zacznijmy od pierwszej kwestii, od sumy ubezpieczenia, jak i czasu. Przyjęło się ogólnie, że pakiet asystans trwa 12 miesięcy, tak jak nasza polisa komunikacyjna. Aczkolwiek tutaj zapalam małą lampkę, bo można też, tak jak na przykładzie warty, wykupić pakiety wakacyjne, jak na przykład 15-dniowe. Gdy na przykład autem przez większość roku jeździmy wokół komina, a raz w roku na przykład wyjeżdżamy na wakacje do Chorwacji, wtedy może być to zdecydowanie. Tańsze. Druga rzecz to tak zwana suma ubezpieczenia, i ona też jest zależna od pakietu, bo jest na przykład zaznaczone, że w tym pakiecie maksymalna kwota pakietu asystans to jest 15 tysięcy złotych, bądź na przykład 3 awarie w przeciągu roku. Też należy na to zwracać uwagę. To zacznijmy trochę od takiej bardziej optymistycznej e, sytuacji dla nas, czyli związanej z usprawieniem auta na miejscu zdarzenia, bo takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Nie wiem, jedziemy drogą, brakuje nam e, paliwa, auto się zatrzymuje i stoimy w lesie. Mamy taką sytuację, że zaświeci nam się check engine, auto traci moc, zatrzymujemy się, dzwonimy po assistance z prośbą o przyjazd i, jeżeli to możliwe, naprawę auta na miejscu zdarzenia. Mamy taką sytuację, że jedziemy z żoną na zakupy, pozwolicie, że sobie w międzyczasie już będę pas mocował, jedziemy z żoną na zakupy, no i pod marketem orientujemy się, że zatrzasnęliśmy kluczyki w samochodzie. Można powiedzieć, że takich sytuacji możemy, możemy mieć całe mnóstwo, co nie zmienia faktu, że większość tych sytuacji związanych z usprawieniem samochodów nie jest dostępna w pakietach podstawowych. Więc warto tutaj tym się zainteresować, bo nawet gdy zatrzaśniemy kluczyki w samochodzie, najczęściej teraz ślusarz za sam przyjazd weźmie 200-250 zł. A tutaj taką sytuację możemy mieć w pakiecie. Również może być, szczególnie w okresie zimowym, co jest niezwykle istotne: auto nam nie odpala. Nie trzeba dzwonić do pana taksówkarza i płacić mu 40-80 zł w zależności od miasta, bo słyszałem, że nawet w Warszawie 80 zł biorą za przyjazd, tylko można wtedy skorzystać z pakietu Assistance. To teraz przejdźmy do tej mniej przyjemnej sytuacji, bardziej stresogennej. Wyjazd z rodziną na wakacje, bądź kolizja, bądź trwałe unieruchomienie pojazdu, czyli taka sytuacja, gdzie na przykład przyjeżdża pan z Assistance i zajmuje się naszym autem i mówi nie jestem w stanie dokonać tutaj naprawy państwa auta na miejscu musimy samochód przetransportować do serwisu bądź państwo auto po wypadku no, nie nadaje się do dalszej jazdy trzeba również przetransportować je do serwisu no i owszem można transportować do jakiegoś tam najbliższego serwisu na przykład w okolicach miejscowości nadmorskich gdzie jesteśmy ale jeżeli nasz zasięg assistance pozwala na to to również dobrze można przetransportować auto pod dom do naszego zaprzyjaźnionego serwisu i tutaj wracam do tych pakietów bo te najbardziej określone tak jak mówiłem, najczęściej zasięg terytorialny mają tak 50-100 km maksymalnie. Tak przy pakietach rozbudowanych mogą być to pakiety do 400 km, bądź w tych najwyższych pakietach mogą być to tak zwane pakiety no-limit, jeżeli chodzi o odległość holowania, ale na przykład może być to no-limit w kraju. Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, też w pakietach Premium pojawiają się konkretne dystanse i tu warto też na to zwrócić uwagę, szczególnie gdy dużo podróżujemy za granicą, kilkukrotnie, nawet w ciągu roku wyjeżdżamy za granicę bądź nawet na jedne dłuższe wakacje, warto się zainteresować tym, żeby mieć dobry pakiet w kraju, ale też nawet podstawowy pakiet za granicą. Bo umówmy się szczerze, Jedno holowanie w Niemczech na autostradzie, gdzie mamy 10 km do zjazdu. Pan Laweciarz powie 300 euro za sam przyjazd i jeszcze do tego 10 euro za każdy kilometr naszego holowania, więc tak na dobrą sprawę, to ten pakiet przy jednej awarii zwraca nam się z nawiązką. No, jeszcze trzy pozostałe pasy dopnę, bo trzeba o tym pamiętać, że pierwsze to względy bezpieczeństwa. I drugie, też niezwykle istotne, policja, za brak każdego pasa przy kole na autolawecie, może nam dać mandat. Policja, również inspekcja transportu drogowego. Ale wracając do naszego tematu, teraz kwestia niezwykle istotna, bo związana z samochodem zastępczym. I bardzo często o tym też zapominamy, bo kupując podstawowy pakiet ubezpieczenia OC, mówimy, no dobrze, co ja tam jeżdżę. Ale później przychodzi taka sytuacja, że tutaj trzeba jechać na wakacje, tu na ferie zimowe. No i Zdarza się awaria 400 km od domu. Czy to awaria, czy to wypadek, czy trwałe unieruchomienie pojazdu. No, przyjeżdża pan z assistance e, i mówimy: Proszę pana, nasz pakiet obejmuje e, szerszy zakres, więc proszę nam zawieźć do serwisu pod naszym domem, no ale. Auto zapakowane pod sufit, dzieci płaczą, wakacje opłacone, co tutaj robić dalej? No więc właśnie wtedy przychodzi nam temat związany z samochodem zastępczym, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować dalej naszą podróż, no i nie będą to najgorsze wakacje w naszym życiu. Co za tym idzie? Zachęcam Was do wejścia w link poniżej, na stronę warty, bo tam jest to bardzo fajnie rozpisane w zgrabnej tabelce, co który pakiet zawiera i czym tutaj należy się kierować. Dodatkowo możecie też sprawdzić, ile kosztować was może konkretnie ubezpieczenie w pakiecie OC i AC. Na stronie dokładnie również rozpisane względem pakietu, w jakich warunkach przysługuje nam samochód zastępczy, po kradzieży, awarii czy wypadku, oraz ile razy w skali roku możemy skorzystać z takiej opcji. Jasno, czysto i klarownie. I tak na przykład pakiet standard to pakiet powitalny. Z tego co wiem, najczęściej wybierany jest pakiet złoty plus. Platynowy jest to pakiet dla osób, które jeżdżą bardzo dużo swoim autem osobowym, ale również sporo jeżdżą. Podczas wyjazdów zagranicznych, więc warto sobie wejść w tą tabelkę i nawet z czystej ciekawości popatrzeć, co który pakiet zawiera i czym kierować się przy wyborze swojej następnej polisy, bądź przy dodatkowym pakiecie związanym chociażby z wyjazdem wakacyjnym. Jeszcze raz serdecznie Was zachęcam do wejścia w link poniżej. Powiem Wam szczerze, że ostatnio coraz bardziej lubię jeździć swoją autolawetą. Oczywiście, ja ją wykorzystuję głównie do celów prywatnych, ale odkąd jest zrobione profesjonalne karaudio, jest tutaj zdecydowanie przyjemniej. Ale dobrze, wracając do tematu związanych z Assistance, mamy jeszcze takie opcje dodatkowe, o których bardzo często nawet nie myślimy. Jak chociażby zakwaterowanie, czyli sytuacja awaryjna, że mamy awarię samochodu o trzeciej w nocy i na przykład jest usprawnianie auta na miejscu zdarzenia, które może potrwać trochę dłużej. No i wtedy należałoby się gdzieś przespać. No pod namiotem to może niekoniecznie. Druga opcja jest to opcja związana z kontynuowaniem podróży. Ale nie musi być to auto zastępcze, bo może być to na przykład pociąg, bądź kolejna opcja, możliwość powrotu z miejsca zdarzenia, właśnie komunikacją alternatywną, bądź ostatnia rzecz, o której przyznam szczerze, ja sam nawet nie myślałem przy braniu pakietów Assistance, ale niejednokrotnie może się przydać, szczególnie gdy jesteśmy w krajach, gdzie język angielski nie jest językiem powszechnie używanym, czyli opcja tłumacza. I wtedy dzwonimy do firmy Assistance i tłumacz nam w tym wszystkim pomoże, szczególnie gdy sytuacja jest Patowa, problematyczna, i mamy duży problem z komunikacją, może okazać się na pewno dla nas zbawienna. I w sumie to też przy jednym użyciu opcji, tłumacza, można powiedzieć, że zwraca nam się pakiet za cały rok. Wiecie co? Ja tak. Czasami zastanawiam się, już zbliżając do brzegu, e, gdzie tutaj jest biznes w tym assistance, bo na przykład płacimy za assistance w ciągu roku 200 złotych za jakiś e, rozbudowany pakiet, a sytuacja jedna na drodze może kosztować kilka tysięcy złotych, bo na przykład jedziemy z rodziną na wakacje, nad morze, do domu mamy 400 km, mamy awarię naszego samochodu, bądź kolizję i auto jest unieruchomione, no więc korzystając z naszego pakietu prosimy o to, żeby samochód został zacholowany do domu, a my sobie wypożyczamy samochód zastępczy na kolejne kilka dni naszych wakacji, żeby też móc Wrócić do domu, a może w międzyczasie jeszcze będzie zakwaterowanie potrzebne, a może jeszcze pomoc tłumacza, i później się robi 5000 zł z tego wszystkiego. Tym bardziej nie mówiąc o autach dostawczych, a szczególnie samochodach ciężarowych, gdzie tego typu sytuacja najczęściej kosztuje o 1,0 więcej. Zawsze trzeba czytać to, co małym drukiem, chyba że na stronie warty jest zaznaczone to zdecydowanie prościej i łatwiej. Dlatego Was jeszcze raz zachęcam do wejścia w link poniżej. Tam macie dokładnie rozpisane pakiety asystans, co i jak wygląda. A tym bardziej pod spodem są najważniejsze odpowiedzi i pytania. Na to, co związane chociażby z Assistance. Zawsze czytamy, zawsze się zastanawiamy i tym bardziej, poprzez ten materiał, jeszcze mocniej chcę Was zachęcić do tego, że nawet jak macie podstawowy pakiet Assistance, żeby mimo wszystko zastanowić się, bo może warto dopłacić 100 czy 200 zł, mamy na przykład jeden wyjazd zagraniczny i dzięki temu. Będziemy spali po prostu spokojnie, bądź na ten wyjazd bez większego stresu. Będziemy wyjeżdżali. Również zachęcam Was do wejścia na stronę WARTY, w zakładkę porady, bo tam jest wiele ciekawych porad związanych chociażby z nowymi sytuacjami, jak tym, jak pozostawienie tablicy rejestracyjnej przy zmianie właściciela. Tam jest wszystko na bieżąco aktualizowane. No i jak najmniej sytuacji problematycznych na drodze: awarii, wypadków, kolizji, unieruchomień, tego, że paliwa nam zaczyna brakować, bo zawsze. Najczęściej te sytuacje nam się zdarzają, jak e, mamy gdzieś umówione spotkanie, no i wtedy niepotrzebny stres i niepotrzebne emocje. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!